archiwum Roberta Bernatowicza. Straciłem przytomność i znalazłem się w głębokiej ciemności, ciepłej i spokojnej. Po tej z dużą szybkością zacząłem poruszać się w długim tunelu i poczułem, że jestem gdzieś w górze. To fragment typowej relacji dla tak zwanej śmierci klinicznej, o której dzisiaj będziemy mówili w audycji Archiwum Roberta Bernatowicza. Witam wszystkich słuchaczy TOK FM. Witam także moich gości. Zacznę od przedstawienia pana Sebastiana Minora. Witam pana. Dzień dobry. Pan kieruje Fundacją Feniks. Tak, zgadza się. Która zajmuje się między innymi wiedzą dotyczącą przechodzenia ludzi na tak zwaną drugą stronę. Witam także Piotra Jaskulskiego z Fundacji Nautilus. Witam. Będziemy panowie mówili o rzeczy, która chyba dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas się kiedyś przekona, czy rzeczywiście to zjawisko jest prawdziwe. To prawda. W fundacji mówimy, że zajmujemy się pomocą ludziom zbliżającym się do śmierci. Czyli tak naprawdę dotyczy to każdego z nas. To jest, czym jest śmierć, mogli się przekonać ludzie doświadczeni śmiercią kliniczną, czy też bliskością śmierci, którzy zostali opisani przez doktora Raymonda Moody'ego, którego fragment książki pan właśnie przed chwilą czytał. Książki, która, przypomnę, nosi tytuł Życie po życiu, jest chyba jednym z największych przebojów wszechczasów, jeżeli chodzi o książki. Tak, a to dlatego, że była to pierwsza pozycja rzetelnie podchodząca do tego zagadnienia, wydana zresztą przez lekarza, przez znany autorytet, który zaczął oglądać z szerszej perspektywy ten problem i zajął się ludźmi, których relacje zaczęły być bardzo do siebie podobne. I okazało się, że istnieje pewien schemat, który można było wyłonić z tych relacji. O tym schemacie będzie dzisiaj w audycji. Myślę, że takie audycje są bardzo potrzebne. Ja zauważyłem, że kiedy mówię o śmierci klinicznej, zwłaszcza to, że ja opiszę tutaj jeden z przypadków niesłychanej zupełnie właśnie śmierci klinicznej, daje to nadzieję ludziom, także wielokrotnie spotykałem się z takimi opiniami, ale mam prośbę, tutaj nie wiem ile nas w tej chwili osób słucha, myślę, że będzie to z kilkadziesiąt tysięcy może, mam nadzieję. Drodzy Państwo, jeżeli wśród Was są osoby, a chcę wierzyć, że tak jest, chcę naprawdę tak wierzyć, które przeżyły tego typu doświadczenie jak śmierć kliniczna, bardzo proszę o telefon. Podaję numer telefonu do TOK FM 022 555 3040. Jeszcze raz powtórzę numer 022 kierunkowy 555 3040. Czekamy na osoby, które przeżyły śmierć kliniczną i zechcą nam o tym opowiedzieć, a także na wszystkich, którzy chcą zadać na przykład pytanie związane ze zjawiskiem śmierci klinicznej. Dobrze. Zacznijmy może od definicji. Jak można zdefiniować to zjawisko śmierci klinicznej? Czy na przykład zgodzicie się panowie, że są to swego rodzaju wizje dotyczące spotkania z jakimś tunelem i zawsze to się dzieje z światłem, ale zawsze to się dzieje w momencie... Ja może zabiorę głos w tej kwestii. Otóż sytuacje związane generalnie z jakimiś tutaj dramatycznymi sytuacjami dla człowieka, kiedy praktycznie człowiek jest uznany przez medycynę za nieżywego lub zupełnie bliskiego śmierci, że potem okazuje, że jednak nie umarł i wraca jakoś tam do zdrowia, jest w stanie nam opowiedzieć to, co mu się przytrafiło. Natomiast wszyscy ci ludzie, którzy bez względu na to, w jakich okolicznościach oni tej śmierci klinicznej, tego stanu śmierci klinicznej doznali, czy to było gdzieś na wojnie, czy to było w przypadku wypadku motocyklowego, samochodowego, czy czegokolwiek innego, pojawiają się dokładnie te same opisy i dokładnie te same elementy. I to jest właśnie charakterystyczne, że tutaj Raymond Moody zaobserwował to, że bez względu na to, gdzie i jak to się działo, właśnie elementy powtarzają się cyklicznie, w każdej relacji są takie same, co by było sugerował po prostu, że nie ma możliwości, żeby ci ludzie wszyscy różni się zmówili i opowiadali po prostu jakieś rzeczy niestworzone. Niezależnie od szerokości geograficznej, miejsca na Ziemi, zawsze te relacje się rzeczywiście pokrywają w kilku punktach. Przypomnę numer telefonu 022 555 3040. Mówimy
O śmierci klinicznej mamy pierwszy telefon. Zadzwoniła do nas pani Elżbieta z Warszawy, która, jak tutaj napisali moi przyjaciele, przeżyła śmierć kliniczną. Czy to prawda? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, i to było parę, no może ze 20 lat temu. Słuchamy. Po pierwsze to tak, chcę powiedzieć, bo potem o tym zapomnę. Jest taka wróżba z ręki i ktoś mi tam wziął moją rękę i zaczął mi głupoty opowiadać. Potem druga koleżanka wzięła i odrzuciła moją rękę. Ja mówię, nie wygłupiaj się, a przeżyłam śmierć kliniczną, więc na ręku też musi być jakiś znak. A teraz sobie chcę opowiedzieć, bo ja mieszkam na Mariensztacie. Wieźli mnie do szpitala przemienienia pańskiego. Ja już jako taką odzyskałam przytomność, bo to była bardzo poważna operacja. Wszystkich się pytałam, dlaczego mnie wieźli tunelem, bo przecież jedzie się mostem Śląsko-Dąbrowskim prosto do tego szpitala. Tak. I wszyscy tak, moja mama i mój mąż patrzyli się na mnie, jak ja bym jeszcze nie odzyskała przytomności. Zapytałam się lekarki, to ona się tak uśmiechnęła i nic nie powiedziała. Poza tym czułam, że tak jakbym była w dwóch osobach. Jedna, która leży, a druga, która się przygląda, co oni koło mnie robią, jak mnie jest tak fajnie. I tak jakoś tak się poczułam, jakbym w ogóle nie czuła swojego ciężaru. Tak jakbym była i wysoko, i u siebie. Pani Elżbieto, ale może uległa pani po prostu złudzeniu. Może to było tak, że rzeczywiście w momencie nagłego osłabienia organizmu nagle widziała pani rzeczy, które nie miały miejsca. Że to było po prostu złudzenie. No ale... To znaczy jakie tunele? No nie wiem, no na przykład, że pan... O, chociażby. Ja tutaj pytam, tak, używam argumentów takich, jakich używają argumentów przeciwnicy tego zjawiska. Ja widziałam tunel i takie światełko, które to się oddalało, to się przybliżało, więc no nie wiem, może i cud, ale mi się wydaje, ja już tyle lat tam i w ogóle na to by mnie, to znaczy mnie to nurtowało i nurtowało, dlaczego oni mnie tak wieźli. Dopiero jak przeczytałam tę książkę, Życie po życiu, to dopiero zrozumiałam, że jednak ja to widziałam. Bardzo dziękujemy pani Elżbieto za pani relację. Pierwsza relacja, która pojawiła się u nas w programie. Słuchacie TOK FM, archiwum Roberta Bernatowicza. Jeszcze raz przypomnę numer 022 555 30 40. Na gorąco może ocena, może pan Sebastian Minor. Owszem, pojawiły się tutaj pierwsze elementy tego doświadczenia na progu śmierci. Rodzaj tunelu bądź światła jest jakby tą pierwszą wizją zapoznawczą. Później następuje spotkanie zazwyczaj jakiejś świetlistej istoty, z którą można rozmawiać jak z bliskim przyjacielem i w obecności której podsumowuje się całego swojego życia. Być może w następnych relacjach dostaniemy też tego typu przeżycia. Miejmy nadzieję. Czekamy cały czas na telefony, przypomnę, od słuchaczy, którzy przeżyli śmierć kliniczną, ale mamy w tej chwili bardzo ważny telefon. Udało nam się dodzwonić do znakomitego polskiego aktora i reżysera, pana Adama Hanuszkiewicza. Halo? Halo, witam. Witam pana serdecznie. Bardzo dziękuję tutaj, że zgodził się pan zabrać głos w naszej dzisiejszej audycji. Ja wiem, że pan nie przeżył śmierci klinicznej, ale powiem panu dlaczego, skąd pan się tutaj w tym wszystkim pojawił. Ja po prostu bardzo uważnie śledzę pana wypowiedzi od wielu lat i po prostu zapamiętałem pana historię. A to jest ważna historia, dlatego że bardzo wiele osób kwestionuje w ogóle możliwość wychodzenia z ciała. Gdyby był pan łaskaw opowiedzieć, jak to wtedy było? Bo to było w teatrze, nie, prawda? Nie, no, było w teatrze, to było na próbie kartoteki Różewica. Był to spektakl próbny, pokazywany dyrektorowi teatra, jak obyczaj każe, reżyserowi to nic. I była pusta sala. Aktorzy, jak bardzo często się zdarza, na generalnie próbę uważają, że to jest do kitu wszystko i to jest nie do pokazania, to jest okropne. A mnie to nie tylko się podobało, byłem w pewnym momencie nawet zachwycony. I w trakcie tego pokazu dla mnie nagle, ni stąd, ni zowąd, a muszę powiedzieć, że byłem, nie mówię, że nie byłem po alkoholu, ale nie byłem chory, nie byłem w złym stanie, byłem w normalnym, funkcjonalnym stanie jako dyrektor Teatru Narodowego wtedy w Warszawie. I zaczął mi się obraz rozmywać, ten obraz mi się zaczął rozmywać. To mnie nie przestraszyło, dlatego że poczułem się równocześnie dziwnie, tak, no jakby
ja bym powiedział, no, taki początek nirwany, takiego stanu, jak po jakichś prochach. Mhm. I nie opierałem się temu. I potem druga faza była taka, że przestałem rozumieć, co oni mówią. Zacząłem słyszeć tylko nieartykułowany bełkot. Mm-hmm. Ale pamiętam jeszcze, przed zniknięciem w ogóle tego obrazu, że miałem świadomość, że gdybym się bardzo wysilił, to bym zrozumiał, co oni mówią, ale mi się nie chciało. Czy to nie był to sen klasyczny taki? Ale nie żaden sen. Mm-hmm. Siedziałem w czwartym rzędzie sam na tym, na widowni. I w pewnym momencie przestałem widzieć, znalazłem się, zaczyna się. W jasnej ciemności, no. Nie jestem w stanie na tego powiedzieć, bo to była, znaleźć się w ciemnej przestrzeni, takiej kosmicznej, powiedziałbym, no to budziłoby lęk. A to była jasna przestrzeń, ale przestrzeń, pusta przestrzeń, nic nie było, tylko przestrzeń. I miałem świadomość, że wydobywam się z głowy, przez głowę, ja wtedy nie wiedziałem, że na szpicu głowy jest czakra. Mhm. Ja jeszcze w ogóle nie wiedziałem tego, że nie była żadna sugestia. A wierzył pan, jeszcze zapytam, zanim pan powie, wierzył pan w to w ogóle, że jest, nie wiem, życie po śmierci, że takie nie, rzeczy są? Ja mam do tego stosunek zgodny z nauką, że wiara w życie pozagrobowe jest taka sama jak wiara w Boga, a niewiara w Boga, niewiara w Boga jest też wiarą. Jasne. Jest wiarą, bo nie ma dowodu na nieistnienie Boga i nie ma dowodu na istnienie. Dobrze, ale powróćmy. Nie ma dowodu na istnienie tamtej, nie ma dowodu na nieistnienie tamtej. Także ja mam otwarty z tego stosunek. Aha. Najpiękniej powiedział Rubinstein, który nie wierzył w istnienie Boga, ale powiedział, że jeżeli go spotka z tamtej strony, to na miły Bóg, jaka cudowna. Jakie cudowne rozczarowanie. Jaka niespodzianka miła. Panie Adamie, poprosimy o dalszą historię, bo tutaj pan... No i miałem świadomość, nie wiem skąd, że wydobyłem się z siebie i zawisłem pod sufitem Teatru Małego. Nic nie widząc stamtąd, będąc tylko w tym jasnym roku, mhm. przyjaznym. I uczułem rozkosz, no, najwyższym napięciu. To, który się przy orgazmie zdarza, to proszę wyobrazić, że to jest stojące. Stojąca rozkosz, chłodna, ale tak intensywna, mi się nasunął termin nirwana. Jak pan postrzega? Że nie chciał wracać. I jak to długo trwało, jak pan ocenia? Absolutnie pewny, że jestem poza ciałem. Aha. I proszę zwrócić uwagę, byłem z pełną świadomością siebie, i z pewną zmysłowością, bo czułam rozkosz. I... Więc byłoby to, co w katolicyzmie jest duszą, a co w nauce jest plazmą. To jest to, co Amerykanie i potem Szwedzi badali, ile waży, ile traci na wadze człowiek umierający w szpitalu. Wyszło, że niezależnie od ciężaru człowieka, wagi człowieka umierającego, czy to jest niemowlę, to jest 150 kg mężczyzny, zawsze to jest 7 gramów. Tam nie ile, nie. 2 gramy. Coś koło 2-3 gramów. To Rosjanie badali bardzo dokładnie. Panie Adamie, a jak zakończyła się ta historia? To znaczy ten powrót, pamięta pan? Wbrew mojej woli wciągnęło mnie to z powrotem przez głowę w środek. Zacząłem widzieć, zacząłem siedzieć. Strachu nie odniosłem żadnego. Absolutnie. I potem się zorientowałem po tekście, mniej więcej, kiedy, co pamiętam, gdzie się to skończyło, gdzie się zaczęło, to myślę, że to były 2-3 minuty. Opowiadał pan później to swoim przyjaciołom, aktorom. Jak oni to traktowali? Wierzyli panu? Że to był mały wylew. Aha. To jest idiotyzm w moim pojęciu. Albo że to była, no mała śmierć, nie wiem, różnie to wyrwana. Rozum nasz określa zjawiska i określa nas samych, nasze zachowanie, dyrygowane naszą konstytucją mhm. wewnętrzną. I myślenie nasze jest exposed, zmierzające do wyjaśnienia tego, co się nam zdarzyło. I to jest niewiele warte, proszę pana. Niewiele warte, ale nie wiemy na czym. To można tylko opisać i mogę to opisać.
Jak pan, ale jak pan to potem... było prawdą? Czy to była moja mistyfikacja, moja, czy krótko mówiąc, śmierć kliniczna, to jest fizyczne doznanie każdego człowieka umierającego. To jeszcze nie znaczy, że istnieje tamten świat, bo to może być również, również zakodowane w naszym ciele przy akcie śmierci. Takie obrazy, tak jak w naszym ciele zakodowane są środki, które łagodzą ból przy skaleczeniu. W każdym razie... Oznaką choroby, ważne. Szukając jakiegoś wniosku z pana historii... Tak, a nauka nie ma na ten temat żadnego dowodu. Ale... Dopóki nie ma, tak. To jest, albo to jest szukanie i stwarzanie Pana Boga z lęku, że jesteśmy sami bez opieki na świecie. Upra człowieka, że pioruny walą, zabijają tam fale, potopy. Albo że to jest intuicyjne poznanie Boga, że wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje. Albo to jest złudzenie ludzkości ze strachu. Bardzo panu dziękuję za tę relację. Serdecznie pozdrawiamy tutaj ze studia. Mówił Adam Hanuszkiewicz. Proszę państwa, słuchacie TOK FM, program Archiwum Roberta Bernatowicza. Mówimy o śmierci klinicznej. Nasz numer telefonu 022 555 30 40. Mamy już kolejną osobę, ale zanim poproszę o krótki komentarz tego, co wysłuchaliśmy. Może pan Sebastian, słyszał pan o tej historii? Pierwszy raz słyszę, że pan Adam Hanuszkiewicz miał tego typu doświadczenie. On często o tym mówi w wywiadach. Wydaje mi się, że jest to dowód dla pana Adama, że coś takiego jak dusza bądź istnienie poza materią jest faktem. Czyli jest to również element doświadczenia na pograniczu śmierci, ale samoistnie występuje to jako właśnie spontaniczne wyjście z ciała. Już moment obserwacji swojego ciała z góry, spod sufitu, jest dla wielu osób dowodem na to, że można istnieć bez ciała. O ile ja zrozumiałem tutaj pana Adama Hanuszkiewicza, on mówił o tym, że nie widział co prawda siebie, natomiast czuł wewnętrznie, że znajduje się wysoko. Znaczy, to jest troszeczkę, w tym momencie troszeczkę tutaj odbiliśmy od śmierci klinicznej, tak i bardziej mówimy o możliwościach człowieka, co my tak naprawdę ze sobą możemy zrobić. Otóż takie rzeczy zdarzają się spontanicznie. Zdarzają się też również na przykład w czasie snu. Mamy taką sytuację, kiedy coś takiego, co się nazywa świadomym śnieniem. I to jest też taka nasza cecha jak gdyby człowieka. Mniej więcej to się zdarza 2 do 3 razy w życiu u każdego człowieka. To są takie bardzo przejrzyste sny. Natomiast tutaj on był zrelaksowany i tak podejrzewam, że można to byłoby podciągnąć pod to dokładnie, jak ta sytuacja przebiegała, to wie tylko pan Adam. Słuchajcie, mamy telefon jeszcze przed wiadomościami. Na chwilkę połączymy się z panem Mirosławem z Poznania. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Po prostu słucham pana tutaj już w Nautilusie i jakoś nie doszukałem się tych wszystkich, ja nic takiego nie przeżyłem, ale nie doszukałem się, jestem całkowicie niewidomy i ja na przykład nie doszukałem się w tych relacjach wszystkich ludzi, którzy by opowiadali takie, no ja to mówię, dyldymały już, bo to ja w to nie wierzę po prostu. To jest, ja czegoś podobnego nie doznałem nigdy i... Nie wierzy pan w śmierć kliniczną? Że... Nie wierzę. Dobrze, panie Mirosławie, ponieważ mamy tutaj już wiadomości, także dziękuję panu za telefon. Być może uda nam się pana przekonać, przynajmniej jedna z historii, którą opowiem, da panu wiele do myślenia. Jeżeli chodzi o śmierć kliniczną, słuchajcie TOK FM, teraz czas na informacje. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Archiwum Roberta Bernatowicza. Dokładnie tak, a w nim mówimy o śmierci klinicznej. Proszę państwa, czekamy na cały czas na telefony od słuchaczy z pytaniami lub też z relacjami o tym, kto co przeżył, jeżeli chodzi o śmierć kliniczną. Może ktoś zna kogoś, chciałby to opisać. Też czekamy na takie telefony 022 555 30 40 w moim studiu TOK FM. Przypomnę goście, pan Sebastian Minor i Piotr Jaskulski. Tutaj jest jedna nieścisłość, o której trzeba powiedzieć. Mianowicie zadzwonił słuchacz, który powiedział, że mówimy o wierze w śmierć kliniczną, co jest nieporozumieniem, dlatego że śmierć kliniczna jest sformułowaniem medycznym. I jest to prawda.
to może uściślijmy, ponieważ nikt nie kwestionuje tego, że zjawisko śmierci klinicznej, czyli tych relacji dziwnych, które są po tym stanie śpiączki, czy też jakiegoś takiego stanu medycznego już na pograniczu śmierci, są faktem. My tutaj mówimy o tym, czy śmierć kliniczna jest zjawiskiem świadczącym o tym, że mamy coś więcej poza ciałem, co opuszcza w tym momencie ciało, prawda? Bo to jest podstawowe pytanie, bo możemy te relacje uznać jako na przykład majaczenia umierającego mózgu. Nie wiem, czy się panowie spotkaliście z takim terminem. No to dosyć często się pojawia, to właśnie halucynacje, omamy, jakieś tam właśnie zawirowania prądów mózgu i różne takie właśnie sytuacje, które mają powodować rzekomo takie, tego typu odczucia, natomiast nikt nie jest w stanie tak naprawdę wytłumaczyć, jak to się dzieje w tym mózgu, że wszyscy mają pod różną szerokością geograficzną właśnie takie same doznania. To jest składające się z tych samych elementów, bo te elementy, one się różnią, natomiast no, różnią się z bardzo prostego powodu. One się różnią z takiego powodu, że my jesteśmy różni i każdy z nas inaczej odbiera. Każdy z nas ma inne wyobrażenia na różne tematy i chociażby ocena tej osoby, z którą się spotykamy po tamtej stronie, dla jednego to jest Jezus, jest Matka Boska, jest światło, są przeróżne opisy. Natomiast one wszystkie charakteryzują się tymi samymi cechami, charakteryzują się miłością, dobrocią i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz, nie można tego wykluczyć, że po prostu tak te halucynacje przedśmiertne wyglądają, że właśnie mózg z tych lub innych powodów tworzy takie miłe wizje, a nie straszne. Może żeby złagodzić moment zejścia. Któż to może wiedzieć? Mam taką propozycję, mamy słuchaczy, którzy być może przeżyli to zjawisko. Zadzwoniła do nas pani Helena. Halo? Tak, to ja jestem. Słuchamy panią. Czy pani przeżyła coś takiego? Kiedy to było? Ponad 40 lat temu. Mhm. No słuchamy, czy może pani opisać? Moja siostra zadzwoniła do mnie, że jej córka, która miała 2 lata, spadła ze schodów i ma ciężki wstrząs mózgu. Jest w szpitalu i jest sprawa beznadziejna. Mhm. A ponieważ to było pętek świata dla mnie i cudowna rzecz, więc tak się strasznie przyjęłam. No ale trudno, pomodliłam się i poszłam spać. I w nocy czuję, mam taką jedną prośbę, no? Bo słyszę pani przez radio obok. Gdyby pani mogła ściszyć radio, dobrze? Będzie znacznie lepiej słychać tak, panią. Tak. W nocy czuję, że unoszę się w powietrzu. Mhm. Płynę w powietrzu. Ja sobie myślę, no człowiek nie zdawał sobie sprawy. Płynę i tak się zastanawiam, jak tu trafić do domu. Ale nareszcie patrzę, tam jest jakiś taki czarny, ciemny tunel. No i ciągnie mnie coś ten tunel. No więc wchodzę w ten tunel, tak się strasznie przeraziłam, bo dosyć długo płynęłam przez ten tunel i nie było nic jasnego. Nareszcie patrzę, jestem takie coś białego. No więc płynę w dalszym ciągu, to białe się powiększa, dosyć długo płynęłam i nareszcie jak wypłynęłam w takiej przestworzy, w takich pięknych, no słońce. Taka muzyka jakaś taka, nie żeby coś grało, tylko bez przerwy w tym klimacie tak grało, cieplutko. No i płynę, znowu już nie ma nikogo. Ale płynę, co mam zrobić? Nareszcie patrzę, tam się coś czarnego rusza. Płynę w tamtą stronę i nareszcie patrzę, że tam są jacyś ludzie. Dopływam dalej. Przepraszam, mam jedno pytanie. Pani mówi płynę w tamtą stronę, płynę. Tak, pani płynęła jako ciało, czy co to było? Nie, byłam normalnym człowiekiem, takim jak normalnie. Rozumiem. Tak jak normalnie, nigdy nie miałam ani mniejsze, ani większe, po prostu normalnie. I dopływam do tych ludzi i jest tak strasznie dużo. Dzieci, staruszkowie, młodsi, starsi, a przed nimi, no to było jakieś góra, jakieś 10 kilometrach, bardzo dużo, a przed nimi na samym początku stoi taki starszy pan z dwoma sługami w białych takich habitach. No i pyta się ten starszy pan, pyta się, po kogo ja przyszłam? A ja mówię, a po Halinkę. A kiedy ona odeszła? A ja mnie wczoraj rano. Rano. I tak patrzy po tych ludziach, tak patrzy, a ten jeden z tych jego sług mówi, to w tamtą stronę. Pokazuje, w którą stronę mam lecieć. Ja lecę w tamtą stronę. Tak. I myślę się, przecież ja i tu za skarby świata nie znajdę. Mhm. A ona, no pływam do samego końca, ona jest na takim podwyższeniu i mówi, ciociu, ja tu jestem, ciociu, a tak mówię, jak to dziewczynka, która nie ma 2 latka. No i proszę pana, ja ją, no to doleciałam do niej, wzięłam ją na ręce. I wracam z powrotem, dosyć długo to trwało. I pytam się tego pana, czy ja mogę ją zabrać. Tak, upłynęłam chwileczkę, ale wróciłam się
i pytam się, dobrze, ale czemu ci ludzie nie wpłyną po tej całej przestrzeni? Jest tak pięknie, taka muzyka, taka jasność. A on mi mówi, no oni nie mogą płynąć, bo oni jeszcze wszyscy wrócą na ziemię. Pani Heleno, mam pytanie, ponieważ jest bardzo ciekawa relacja, to wiele lat temu pani to przeżyła. Ponad 40 lat. Dzisiaj ona już ma wnuki. No to rzeczywiście, ja rozumiem, że to zapadło pani w pamięć bardzo, musiało to być silne przeżycie. Czy to nie był sen? Czy to nie był sen, pani Heleno? Nie był. Bo proszę pana, to co właśnie czarny tunel, to ja opowiadałam to, jak przyszłam do siebie. Zaraz panu powiem, jak jeszcze... Króciutko, bo są słuchacze następni, chcemy puścić dzisiaj więcej zbiorów. Bo jak wracałam, wróciłam się jeszcze raz zapytać się, co ci ludzie, czego nie wrócają po całej tej przestrzeni, a ten starszy człowiek mówi, bo oni jeszcze wszyscy wrócą na ziemię. No i wróciłam na ziemię i rano pojechałam do siostry i mówi, że Halinka żyje. To ja zapisałam druga 20 i Halinka w szpitalu się obudziła druga 40. Fascynująca historia, pani Heleno. Ja to opowiadałam wszystkim w koło i później zaczęli się stukać, że ze mną coś niedobrze, więc przestałam opowiadać. Ale jak pochodzili na Kalwary i tam były te broszurki, to było jakieś 10 lat później. Te broszurki, takie życie po życiu, to poprzychodziły te panie, co kupiły i powiedziały, rany boskie, przecież to jest wszystko to, co się nam opowiadało. Bardzo dziękuję, pani Heleno. Słuchacie TOK FM. Drodzy panowie, tutaj zwracam się do moich gości, czyli Piotra Jaskulskiego, Sebastiana Minora. Krótki komentarz, mamy następnych słuchaczy. Ciekawa historia. No, dla mnie jak najbardziej wiarygodne doświadczenie. Dowodem jest to, że nastąpiło spotkanie z osobą podejrzaną już o przejście na tamtą stronę na trwałe i udało się ją odzyskać z powrotem do życia. Często takie odzyskania sprowadzają się do tego, że ułatwiamy tylko przeprowadzenie tej duszy do wyższych rejonów tamtych światów, a nie mają już powrotu na ziemię. To, co mnie uderzyło w tej historii, to to, że jeżeli założymy oczywiście, że rzeczywiście pani była gdzieś w jakimś innym świecie, to to, że ci ludzie mieli wrócić na ziemię, prawda? To by świadczyło o możliwości wędrówki dusz. Otóż ja jestem zwolennikiem tej reinkarnacji, w związku z tym mnie to nie dziwi. Dobrze, przyjmuję to za probatą i nie ukrywaną satysfakcją. To jest zupełnie inna historia. Pozwólmy kolejnym słuchaczom opowiedzieć ich historię. Zadzwonił do nas reżyser pan Andrzej Marczewski. Czy pan nas słyszy? Halo? Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy przeżył pan śmierć kliniczną, jak tutaj jest napisane na ekranie? Tak. To też jest to było doświadczenie, które myślę zmieniło mój sposób myślenia o świecie materialnym i o tym wszystkim, co się z nami dzieje. A miał miejsce kilkanaście lat temu po prostu. Wracałem z teatru w Białymstoku samochodem w nocy i wjechał na mnie tir. No jakby to powiedzieć ze skutkiem... Skutecznie, tak. Finałowym, skutecznym. Mm-hmm. I muszę powiedzieć, że to moje doświadczenie... Myślę, że coś jest z tym, bo potem dopiero zacząłem oczywiście śledzić i czytać o innych relacjach. Wcześniej się pan tym nie interesował, nie? Troszeczkę. Znaczy zawsze interesowała mnie dramaturgia, literatura metafizyczna. Bardzo nie zajmowałem się prawie małym realizmem i takimi prostymi rzeczami, które mówią o tym, co się dzieje w świecie materialnym z nami. Ale myślę, że to był taki moment, w którym to wszystko się zaczęło pogłębiać. Myślę teraz, że coś jest na rzeczy z tym, co napisał Buchakow, że każdemu będzie dane to, w co wierzy. Co pan przeżył, niech pan powie? U mnie to była bardzo dziwna też podróż, ale taka właściwie jakby to będzie odbierana innymi zupełnie zmysłami niż te realne. To znaczy trudno bardzo było opowiedzieć mi, jak się działo. Natomiast miałem pełną świadomość, że jakby wędruję w innym świecie, odbieram wszystko innymi jakby zmysłami, jeżeli można to w ogóle określić zmysłami, że jest to podróż do osób, które znam. Nie postaciowałem ani Boga, nie jestem człowiekiem wierzącym, ani świętych, natomiast zdecydowanie miałem świadomość tego, że się znajduję w jakby zupełnie innym wymiarze, w innego typu przestrzeni. A czy tunel na przykład pan pamięta? Tunel był? Ja? Czy tunel był na przykład? Było coś w rodzaju, ale trudno powiedzieć, to znaczy było przejście przez coś, co można by nazwać tunelem i było oczywiście też jakby
rodzaj dążenia do czegoś pięknego, ciepłego, co można określić światłem, do innego typu substancji w ogóle, która człowieka jakby przejmuje, która człowieka wchłania, może coś takiego. Także to by się zgadzało. Było rozpoznawanie ludzi, z którymi myślę, miałem styczność. Być może w innych wcieleniach, potem zacząłem się też jakby bliżej zajmować teorią reinkarnacji. Była to sprawa jakby rozpoznawania osób, z którymi być może byłem kawałkiem w przeszłości. Piękna historia. Pan bardzo ładnie opowiada. To jest, ja wiem sam z doświadczenia, rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy mieli to doświadczenie, jak trudno. Tak. Zresztą mówiliśmy o tym, jak trudno jest opisać ten stan. No więc ja próbuję od kilkunastu lat i myślę, że niedługo dojdzie do tego. Znaczy kończę książkę, której próbuję się zmierzyć z tą sprawą. Mam nadzieję, że zbliża się, nie wiem na ile, ale w każdym razie już jestem jakby na etapie próby dokonania opisu artystycznego tego. Natomiast szalenie pasjonuje. Trzymamy w takim razie kciuki za to. Już podsumowując, jednym zdaniem, zmieniło to pana pogląd na świat? Całkowicie. Muszę powiedzieć, że stałem się innym człowiekiem. Bardzo dziękuję, pan Andrzej Marczewski. Słuchacie TOK FM. No, drodzy panowie, musicie przyznać, niezwykle interesująca historia. Jak ocenia się tutaj opowieść pana Andrzeja? No, można to podsumować w jednym zdaniu, że śmierć jest takim największym prezentem od życia, które potrafi całkowicie zmienić widzenie sensu istnienia tutaj oraz swojego przeznaczenia i dalszej drogi, jaka przed nami stoi otworem. Pozwólcie, że w tej audycji będziemy mówili trochę mniej, dobrze? Damy szansę naszym słuchaczom. Pan Piotr z Warszawy. Halo? Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo spotkałem się taką opinią, że u niektórych ludzi po śmierci klinicznej nastąpi wizje przyszłości i przeszłości. I co państwo w studiu o tym sądzą? Dobrze. Czy mamy takie przypadki? Tak, oczywiście jest pełno takich dowodów. Chociażby jednym z takich koronnych dowodów jest relacja Daniona Brinkleya, amerykańskiego w tej chwili psychoterapeuty, który w trakcie śmierci klinicznej, która nastąpiła po rażeniu piorunem, doznał właśnie wizji świetlistego miasta, w którym zostały mu przekazane bardzo ścisłe instrukcje dotyczące sporządzenia urządzeń pozwalających redukować stres, leczyć nieuleczalne choroby, jak również cała lista wydarzeń, które miały się spełnić w ciągu 25 lat, z czego większość już do tej pory się spełniła, jeszcze kilka zostało. A co jeszcze zostało? Zapytam z ciekawości. No, przede wszystkim wielkie przemiany społeczne dotyczące właśnie podejścia do swojego aspektu duchowego, które to mają wpłynąć na zmiany polityki i układu sił na świecie. Czyli, że to, co się zbliża, czyli takie postrzeganie tych zjawisk, będzie jako wiedzę, a nie jako wiarę? Oczywiście. O czym mówią wiele. Wciąż mówimy tutaj o tym, że ktoś wierzy, że ktoś nie wierzy, że ktoś doznał, ktoś nie doznał. To jest kwestia tylko zapoznania się z dowodami oraz bycia na bieżąco. No tak, ale cały czas tutaj będę trzymał, starał się trzymać stanowisko też ludzi, którzy sceptycznie podchodzą do tego, powiedzą, no dobrze, no nie ma co tutaj mówić o wierze, nie wierzę, wiadomo, że to jest wiedza, ale to są po prostu majaki mózgu przedśmiertne i o czym tutaj mówić, z czego tu robi wielką historię? Tragedia, no taka ilość majaków to jest tragedia u tak różnych ludzi i tak poważnych ludzi, chociażby tutaj z naszego studia w tej chwili, które odebraliśmy telefony. Tego jest naprawdę mnóstwo i to jest kwestia tylko podejścia człowieka do tematu. Jeżeli ktoś jest nastawiony na nie, na dzień dobry, na chwili zetknięcia się z jakimkolwiek materiałem, to i tak go nikt nie przekona. Natomiast jeżeli chce, to na pewno się przekona. Prawdą jest, że są osoby, których nie przekona absolutnie nic i to się zgadza. To ze piorunem na przykład. Na przykład. Dobrze, dajmy szansę kolejnej osobie. Pani Ewa z Warszawy do nas zadzwoniła. Halo? Tak, dobry wieczór. Jestem już na linii. Jest pani już na linii, słuchamy. To było ponad 40 lat temu. Miałam wtedy około 15 lat, nikt nie wiedziałam o książce typu Życie po życiu i tak dalej. Zemdlałam, bo wsadziłam palec w maszynkę od mięsa. No i oczywiście po zemdleniu nic nie czułam. Potem zobaczyłam, że jest bardzo ciemno. Potem się okazało, że jestem właśnie w tunelu i na jego końcu było malutkie światło. Światło zbliżało się. Czy to ja się zbliżałam? Nie wiem. Czułam, że jest i że jest to bardzo rozumne i bardzo dobre światło.
nie raziło, nie parzyło, chociaż było bardzo jasne. Mhm. Coś jakby miłość w postaci światła. Usłyszałam w głowie słowa, możesz tu zostać i możesz wrócić, wybierz. Gdy przekroczysz tę granicę, wiedziałam, gdzie jest ten punkt w tym świetle. Nie będziesz mogła wrócić. Było mi bardzo dobrze, ale wiedziałam, że rodzina będzie bardzo rozpaczała, wahałam się, no i postanowiłam wrócić. Powrót był straszny. Najpierw poczułam siebie, potem zaczęłam słyszeć, nie lej jej wodą, bo mi lodowatą wodą ze studni polewano. I potem otworzyłam oczy. Później wylądowałam na kardiologii. Także... Pani Ewo, to jest piękna, klasyczna historia z cyklu śmierci klinicznej i tutaj nawet ten element pytania, czy chce pani zostać, czy nie, jest nam znakomicie znany, ponieważ sam zbieram tego typu relacje. No, muszę przyznać, jeszcze jedno, ale teraz nie mam czasu, to było x lat później, kiedy już we śnie, także, ale też miałam możliwość jak gdyby działania. Pani Ewo, jedno ważne pytanie. Kiedy pani była w tym stanie, kiedy z kimś pani prowadziła też ten dialog, prawda? Tak, zostało pani zadane pytanie. Tak. Miała pani pełną świadomość, podobną do tej świadomości, jaką ma pani teraz? Tak. Byłam bardzo przytomna, bardzo świadoma, chociaż nie wiem, nie widziałam siebie, nie wyglądałam, nie wiem jak wyglądałam w tym następnym przeżyciu, to było coś innego, bo widziałam swoje ciało oddzielnie, a tutaj nie. Mhm. Tutaj po prostu wiedziałam, że jestem, ale to było takie jakieś inne poczucie, bo potem jak wracałam, to poczułam się cieleśnie, to poczułam, że jestem w ciele, że jestem, a tak, tam było jakoś tak inaczej. Powroty są rzeczywiście bolesne i trudne, to też ludzie mówią, że wraca się. Nie pasy do tubki z powrotem. Czy nie, czasami, już na koniec, pani Ewo, nie żałowała pani czasami, że powiedziała pani, że chce wrócić? Czasami tak, jak było mi ciężko, bo najbardziej ekstatyczne, najbardziej przejmujące, dojmujące i piękne wydarzenie mojego życia. Dziękujemy za ten telefon. To była pani Ewa z Warszawy. Drodzy państwo, no musicie przyznać, że słuchając takich słów, no trudno się nad tym nie zastanowić, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z naprawdę największą sensacją chyba na skalę światową, która mogłaby być dowodem chyba tego, że jest w tym wszystkim większy sens, niż tylko mogłoby się tak wydawać na pierwszy rzut oka. Drodzy państwo, słuchajcie TOK FM, archiwum Roberta Bernatowicza. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu 022 555 3040. Jak zwykle dzisiaj proszę o krótki komentarz do tej historii. Piotr Jaskulski. Piękna historia. Pani pięknie nam tutaj opowiedziała. Zawarte praktycznie wszystkie te charakterystyczne elementy właśnie, które pojawiają się w innych relacjach. Troszkę się wzruszyła na koniec. Troszkę się wzruszyła, my chyba razem w studiu tutaj, tak, razem z tą panią też. No cóż, jest niesamowitego w tym wszystkim i w tych wszystkich relacjach, że bez względu, proszę państwa, na czas, jaki upłynął od chwili, kiedy to wydarzenie dla każdego z osobna miało miejsce, ci ludzie dokładnie ze szczegółami pamiętają. 40 lat temu. To świadczy o tym, jak niesamowite wrażenie to wywarło. Dokładnie. Jak silne wrażenie, jak to jest bardzo silny odbiór. Ja tutaj mówiłem wcześniej, że właśnie tutaj przy pozbawieniu człowieka, pozbawieniu nas ciała, zmysłami innymi odbieramy nieprawdopodobnie mocniej. To jest właśnie aż trudno opisać słowami potem to, co się widziało, to, co się odczuło. Znowu damy szansę naszym słuchaczom. Pan Robert z Opatowa do nas zadzwonił. Halo? Czy pan nas słyszy, panie Robercie? Skoro nas pan nie słyszy, to w takim razie prosimy jeszcze raz o telefon 022 555 3040. Natomiast ja tutaj muszę powiedzieć ważną historię związaną z tym, co czasami jest traktowane jako największy zarzut do tego typu rzeczy, że tak naprawdę są to rzeczy niemierzalne, niesprawdzalne, trudno weryfikowalne, no bo to, że ktoś tam sobie nagle widział gdzieś tunel z światełkiem na końcu, to przecież jeszcze nic nie oznacza. Ale, panie Sebastianie, zdarzają się takie historie, kiedy ta osoba po opuszczeniu ciała jest w konkretnym miejscu i widzi konkretny szczegół, chociażby architektoniczny. Jak najbardziej, zdecydowanie te relacje są pełne takich przykładów. Lekarze uparcie podtrzymują tezę, że jest to tylko skutek halucynacji mózgu wywołanej niedotlenieniem. Jak wiadomo, niedotlenienie mózgu kończy się po 8 minucie, później następuje śmierć. A w tych relacjach osoba może przebywać w stanie śmierci klinicznej do 2, nawet 3 dni. Jest przypadek pana, który się nazywa George Rodonaja i to jest właśnie przykład, który chciałbym podać, który obudził się po weekendzie spędzonym w kostnicy w trakcie swojej już trepanacji czaszki niemalże. Był przygotowywany na stole patologa.
No i jego relacja była fascynująca. Między innymi zauważył na oddziale szpitala dziewczynkę, która miała około roczku i lekarze nie byli w stanie stwierdzić, co jest przyczyną jej ciągłego płaczu. On skontaktował się z nią duchowo, czyli telepatycznie, i dostał informację, że przyczyną jest jej zwichnięte bądź złamane biodro. Z tą informacją wrócił do ciała, przypomniał sobie o tym i lekarzom przedstawił. Okazało się, że diagnoza była trafna i w żaden sposób nikt nie był w stanie poznać, skąd on tą wiedzę posiadł. Także są to pośrednie dowody, niemniej jednak takich sytuacji po tamtej stronie można zliczyć mnóstwo. Pamiętam też relacje z Warszawy, gdzie osoba, która przeżyła tego typu niezwykłe doznanie, przeżycie, miała wizję, że unosi się nad szpitalem, nie wiem, czy pan słyszał o tym, tak. I widziała but, czerwony but, tak, który był na dachu. Później, kiedy już wszystko zakończyło się szczęśliwie, ona z tego szpitala wyszła, nie była w stanie sobie przejść do porządku dziennego nad tym, co widziała, i aż wróciła do tego szpitala, poprosiła kogoś, żeby razem mogła się z nim dostać na dach. Tam okazało się, że ten but po prostu leżał. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie no, trudno jest tylko wyłącznie obarczyć mózg i jakieś majaczenia, prawda? O to, co ona widziała. Widziała rzecz konkretną, która została zweryfikowana. Po prostu mamy do czynienia z czymś, co można weryfikować, jak się okazuje. Chyba już ostatnia relacja dzisiaj. Pan Paweł z Warszawy. Halo? Panie Pawle, dobry wieczór. Króciutko już, bo mamy 2 minuty. No może powiem coś takiego. Ponad 10 lat temu byłem w środku eksplozji takiego gazu. Wybuch dom, ja byłem dosyć poważnie poparzony. I oczywiście tam zdarzyło się to we Francji, może i całe szczęście, że to się akurat tam zdarzyło. I byłem bardzo poważnie poparzony i w pewnej właśnie tej pierwszej nocy po opatrunku miałem taki... Wydawało mi się, że jestem na drodze, na takiej czarnej drodze i z przeciwka coś jechało. No i powiedziałem sobie wtedy, że jestem dosyć młody, bo miałem 22 lata, że nie może. I po tej drodze jechało mnóstwo samochodów i w pewnym momencie było to takie czarne BMW, które mnie po prostu przeszyło. Dosyć krótko później obudziłem się, byłem przywiązany rzemieniami do łóżka i od góry stóp od głowy do nóg zabandażowany i potem jak w relacji z lekarzami rozmawiałem, byłem w stanie takiego jakby szoku poparzeniowego. Mm-hmm. To znaczy przywiązali mnie dla mojego dobra, ale moje ciśnienie i sytuacja, w jakiej byłem, była dosyć poważna, także... Już tylko króciutko, widział pan, miał pan to uczucie, nie wiem, podróży w tunelu, światła na końcu? To znaczy tego nie miałem, to była czarna droga. Ale była taka świadomość, że, to znaczy można powiedzieć, że widziałem światła tych samochodów i które mnie, że tak powiem, ten jeden z nich mnie przeszył na wylot. Czyli był pan czymś, co jasne. Ale była taka świadomość czegoś, że nie można, że muszę żyć, bo jestem młody, bo jakoś tak dziwnie byłoby zakończyć to życie. Także po tym wszystkim, mój pogląd też na życie się oczywiście zmieni. Panie Pawle, dziękuję. Ostatnia relacja, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie. Już żeśmy tak delikatnie przekroczyli czas. Dziękuję za udział w audycji moim gościom. Przypomnę, że byli nimi pan Sebastian Minor i Piotr Jaskulski. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Państwu natomiast życzę tego, co zawsze życzę po takich audycjach, żeby tego typu historie dawały Państwu nadzieję. Do usłyszenia za tydzień, a teraz czas na informacje.